Szanowni, chciałem omówić rozwiązania zadań, którymi zajmowaliśmy się na ostatnich zajęciach. Te zadania pochodzą z reaktywowanego facebookowego kółka Olimpiady Matematycznej Juniorów z weekendu, który właśnie się zakończył. No i to są niektóre zadania przygotowawcze, niektóre zadania konkursowe. Myślę, że ja będę w przyszłości często opierał się o te zasoby. Warto iść, czy też rozwijać się w kierunkach wskazanych przez Komitet Olimpiady Matematycznej. No więc mamy zadanie takie. Najpierw algebra. Obiecałem wam, że będziemy troszeczkę więcej uwagi, z większą uwagą traktować algebrę. Więc oto zadanie. Mamy dwie liczby całkowite, które spełniają taki warunek, że ich różnica jest równa 1 i trzeba udowodnić, że w takim razie ta liczba jest kwadratem liczby całkowitej. No i jedna uwaga, to jest pewien specyficzny warunek, więc jeżeli w dalszym rozumowaniu pojawią się przejścia, które wymagają skorzystania z tego warunku, czyli ogólnie nie są słuszne, ale są słuszne przy spełnieniu tego warunku, to tu pojawią się takie dwa znaki równości. Wolałbym inny znaczek, no ale nie udało się go stworzyć, więc zdecydowałem się na taki. No, a po drugie, to co tutaj widać, no widać, tu jest różnica sześcianów i aż pewnie prosi się, żeby ugryźć to zadanie, korzystając z wzoru skróconego mnożenia na różnicę sześcianów. Pamiętacie, wyprowadzaliśmy sobie ten wzór i warto o nim pamiętać. Różnica sześcianów to jest iloczyn różnicy razy niepełnego kwadratu sumy. Niepełnego, bo tu brakuje jednego jeszcze AB. Kwadrat sumy to byłoby 2AB. No a zatem, jeżeli to zastosujemy, no to mamy tutaj 4 razy różnica sześcianów, jeszcze odjąć 1. Podstawiamy to, co tu jest tutaj. Korzystamy z faktu, że a minus b równa się 1, więc pojawia się ten taki tajemniczy znaczek, który mówi, że to nie jest zawsze prawda, ale jest prawda, jeśli to założenie jest spełnione. No i teraz to, co ja tu chcę zrobić, no to, no cóż, no dalej bym chciał skorzystać z tego, tak? Czyli chciałbym to przerobić na kwadrat różnicy, czyli tu powinno być minus 2AB, no ale żeby nic się nie zmieniło, to muszę dodać 3AB, czyli dostaję coś takiego, a tu wyodrębniłem sobie kwadrat różnicy i jeszcze 3AB, no a to minus 1 ciągnie się za nami. No i znowu przy założeniu, że A minus B równa się 1, to zamiast A minus B do kwadratu mogę napisać 1, dostaję tyle, i to daje się przekształcić w takiej formie i bardzo dobrze, no bo to znaczy, że ta trójka w mianowniku nam się uprości. Tak? To jest pierwszy sygnał, że jesteśmy na dobrej drodze. W takim razie to wyrażenie, jeśli założenie, że a minus b równa się 1 jest spełnione, jest równoważne takiemu. No i teraz trzeba skorzystać z faktu, że a to jest 1 plus b, czy b to jest 1 plus a, tak? Momencik. Tu jest błąd. Pędziłem się, b jest oczywiście a równe a minus 1, tak? No więc jeżeli za b podstawimy a minus 1, to dostaniemy 1 minus 4a, tu 4a razy minus 1, plus 4a kwadrat, no a to jest 1 minus 2a do kwadratu, czyli jest to kwadrat liczby całkowitej tej postaci. Dobrze, następne zadanie wygląda w ten sposób. Trzeba znaleźć największą liczbę całkowitą n o takiej własności, że jeżeli podniesiemy ją do trzeciej potęgi i dodamy 100, to wynik jest podzielny przez n plus 10. No i jak do tego podejść? No można pewnie na różne sposoby.
ja pomyślałem w taki sposób, że trzeba przedstawić tą liczbę n do trzeciej plus 100 w postaci sumy liczb, które na pewno dzielą się przez n plus 10 i jeszcze czegoś, co zostanie, takiej reszty. No i wtedy warunek podzielności n do trzeciej plus 100 stanie się warunkiem podzielności tej reszty przez n plus 10. No więc co możemy tutaj starać się wykorzystać? No trzecią potęgę n plus 10, drugą potęgę n plus 10, n plus 10 i wyraz ewentualnie stały. Dlaczego nie więcej? No bo jeżeli nie wyższe potęgi, no bo jeżeli podniesiemy n plus 10 do czwartej na przykład, to to będzie się zaczynało od n do czwartej i już na pewno nie będzie dzieliło n do trzeciej plus 100. No ale jak sobie przypomnieć, czy też wyprowadzić wzór na trzecią potęgę sumy, to jest podobny wzór skróconego mnożenia, co wzór na kwadrat sumy. Tak on tutaj wygląda, a plus b do trzeciej to jest a do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. No to widać, że jeżeli weźmiemy sobie n plus 10 do trzeciej potęgi, to będziemy tutaj mieli wszystko, co potrzebujemy. Już dalej nie trzeba kombinować, dlatego że mamy n do trzeciej i jakiś wyraz stały, tak? Wprawdzie nie jest równy 100, tylko 900, no ale właśnie my sobie ten wyraz stały przedstawimy jako sumę 100 i 900. Czyli zapiszemy, że to jest n do trzeciej plus 100. No a to, co tu jest tu dalej, to możemy wyciągnąć z tego 30n i dostaniemy 30n razy n plus 10. To znowu się dzieli przez n plus 10, czyli taki rozkład, który żeśmy tutaj dostali, można, o którym żeśmy tutaj mówili, można po prostu uzyskać, przedstawiając n do trzeciej plus 100 w postaci n plus 10 do trzeciej i minus jeszcze kawałek. No i proszę zwrócić uwagę, że to, co tutaj stoi, to są dwa wyrazy, które zawsze się dzielą przez n plus 10 dla dowolnego n, no i 900. No i widać, że to n do trzeciej plus 100 będzie się dzieliło przez n plus 10, tylko wtedy, jeżeli n plus 10 będzie dzieliło tę końcówkę, tak? Bo ten wyraz i ten wyraz dzieli na pewno. No i jest pytanie, jaka jest największa liczba całkowita, która dzieli 900? No właśnie 900. W związku z tym n plus 10 powinno być równe 900, stąd n równa się 890. No i rzeczywiście można sprawdzić, że 890 do trzeciej plus 100 podzielić przez 890 plus 10, czyli 900, to jest 783 299. No przy okazji można też zauważyć, że skoro 900 to jest, ma taki rozkład na czynniki pierwsze, no to n do trzeciej plus 100 będzie dzielić się przez n plus 10, wtedy jeżeli n plus 10 będzie równe jednemu z tych dzielników 900. Tutaj żeśmy powiedzieli, że musi być równe 900, bo zależało nam na największym n możliwym, ale można też pokombinować z innymi wariantami. No i na przykład jeżeli n plus 10 to jest 3 razy 25, tak? Czyli 3 razy 5 razy 5, czyli 75, n równa się 65, no i rzeczywiście 65 do trzeciej plus 100 podzielić przez 75, tu powinny być nawiasy oczywiście, o tak to powinno być zapisane, teraz jest prawidłowo, to jest 3663 i można się jeszcze pobawić różnymi czynnikami tutaj. No dobrze, i ostatnie zadanie z dzisiejszego dnia. Wyobraźcie sobie płaszczyznę, na której rozmieszczono n punktów i każdy z tych punktów pokolorowano na jeden z trzech kolorów, czarny, czerwony i niebieski. Przy czym istnieje co najmniej jeden punkt w każdym kolorze. Tak? Co najmniej jeden punkt w każdym kolorze. No i trzeba udowodnić, że istnieje trójkąt o różnokolorowych wierzchołkach, wewnątrz którego nie ma żadnego innego punktu. No i tu dowód jest prosty, tylko trzeba mieć dobry pomysł. No bo jeżeli wziąć trójkąt o najmniejszej powierzchni spośród tych trójkolorowych,
trójkątów, no to gdyby w środku znalazł się tego trójkąta jakiś punkt, no to musiałbym być w jednym z trzech kolorów. To znaczy, że punkt tego trójkąta o tym samym kolorze można byłoby z nim zamienić. No na przykład, jeżeli to byłoby czerwone i to byłoby czerwone, ten punkt byłby czerwony i ten punkt byłby czerwony, no to zamiast tego punktu mógłbym wziąć ten i otrzymałbym trójkąt, który powiedzmy, że to jest zielony, tam czarny, niebieski, to jest czarny, to jest niebieski, a to jest czerwony i to jest czerwony. No to zamieniam sobie ten punkt na ten i ten trójkąt też jest trójkolorowy, ale ma mniejsze pole. A przecież to ten trójkąt miał być trójkątem o najmniejszym polu. Ta sprzeczność pokazuje, że mu istnieje ten trójkąt o najmniejszym polu, ma polu powierzchni, no ma właśnie tę własność, że wewnątrz niego nie ma żadnego innego punktu.